gesprochen, den Paulus Timotheus gegeben hat. Mówiliśmy o zadaniu, które Paweł zlecił Tymoteuszowi. Paulus hatte die Gefahren aufgezeigt. Paweł wskazał na niebezpieczeństwa. Und hatte die Zielsetzung des Auftrags auch klar definiert. Ale też jasno zdecydował cel tego zadania. Und jetzt zeigt er noch mal detailliert die Gefahren auf ab Vers 6. A teraz od wiersza 6 on w sposób bardzo szczegółowy pokazuje te wszystkie niebezpieczeństwa. Es war nicht nur einer, der eine falsche Ausrichtung hatte in Ephesus. Nie była tylko to jedna rzecz, która miała, rozwijała się źle w Efezie. Sondern es waren einige. Nie była to jedna osoba, ale kilka. Deshalb ist es ganz wichtig, to jest bardzo ważne, dass wir immer auch geistige Gespräche miteinander führen. Żebyśmy też i duchowe rozmowy prowadzili jedni z drugimi. Paulus hatte nach Apostelgeschichte 20 öffentlich und in den Häusern gesprochen. Pamiętamy, że Paweł według Dziejów Apostolskich 20 rozdział mówił po publicznie, głosił słowo, ale również rozmawiał po domach. So merken wir ganz schnell eine negative Entwicklung. A przy tych właśnie rozmowach osobistych jesteśmy w stanie bardzo szybko zauważyć, co się rozwija w sposób niewłaściwy. Und dürfen uns dann gegenseitig helfen. I możemy wtedy sobie wzajemnie pomagać. Damit dieses Ziel Liebe aus reinem Herzen auch weiter praktiziert wird. Aby ten cel, którym jest miłość płynąca z czystego serca, mogła być później okazywana. Einige hatten sich zu leerem Geschwätz gewandt. A więc czytamy tu, że niektórzy popadli w próżną gadaninę. Sie redeten etwas, was keinen Inhalt hatte. Oni mówili coś, co nie miało żadnej treści. Heute ist auch die Gefahr, dass wir uns zu leeren Inhalten hinwenden. I dzisiaj też jest coś, takie niebezpieczeństwo, że się po prostu kierujemy w stronę treści albo mowy bez treści. Das ist nicht zur Förderung der Verwaltung Gottes. To nie jest coś, co by nam Bóg nakazywał. Jetzt wird das noch genauer beschrieben. Es sind solche, die Gesetzlehrer sein wollen. I teraz dokładniej czytamy, to są tacy, którzy uczą zakonu. Wir hatten das gesehen in Apostelgeschichte 19. Myśmy zauważyli w 19 rozdziale Dziejów Apostolskich. Da waren 12 Männer, die nur die Taufe Johannes kannten. Było tam 12 mężów, którzy znali tylko chrzest Jana. Sie bildeten gewissermaßen den Grundstock der Versammlung in Ephesus. Oni właściwie mogli tworzyć tam, czy być tą podwaliną tego zgromadzenia w Efezie. Ephesus war ja eine Stadt in Kleinasien. To miasto Efes, wiemy, jest miastem w Azji Mniejszej. Somit waren welche aus den Nationen dort, aber auch aus den Juden. I byli tam wierzący z narodów, ale również z Żydów. Und jetzt waren diese wohl aus den Juden diejenigen, die sich als Gesetzlehrer präsentieren wollten. I ci, którzy byli z narodu żydowskiego, oni jakby uwypuklali i nauczali zakonu dalej. Sie sagen mit anderen Worten, wir sind was. I oni innymi słowy mówili, to my przecież jesteśmy kimś. Was sagt Paulus? A co Paweł na to mówi? Leeres Geschwätz. Że to jest próżna gadanina. War das Gesetz nicht gerecht, heilig und gut? Czy zakon nie był sprawiedliwy, święty i dobry? Natürlich. Oczywiście, że tak. Paulus will noch erklären, warum zu dieser Schlussfolgerung kommt. I Paweł później wyjaśnia, dlaczego on do takiego wniosku dochodzi. Sie wollen nicht nur Gesetzlehrer sein, sondern sie sagen etwas, was sie gar nicht verstehen. Oni nie tylko byli zakonni, ale mówili nawet coś takiego, czego sami nie rozumieli. Die waren sicherlich nicht schwach im Kopf. Oni nie byli ludźmi, którzy nie mieli rozumu. Sondern die haben die Sache nicht zu Ende gedacht. Ale oni nie myśleli jakby o końcu tej całej sprawy, o której mówili. Sie sagten etwas, sie behaupteten etwas. Oni coś mówili, coś chcieli dowieść. Was wissen wir heute? A co my dzisiaj wiemy?
Christus ist des Gesetzes Ende. Że Chrystus jest końcem zakonu. Im Hinblick auf die Ewigkeit haben Christen nichts mehr mit dem mosaischen Gesetz zu tun. W stosunku do wieczności, którą mamy, my już teraz nie mamy, w ogóle nie mamy do czynienia z mojżeszowym zakonem. Als Lebensregel kommt das Gesetz von Sinai auch nicht zum Tragen. Jeśli chodzi o zasady życiowe nasze, to również ten zakon nie ma tutaj nic do powiedzenia. Im Galaterbrief wird von Paulus diese Thematik aufgegriffen. Dokładnie opisana jest ta tematyka w liście do Galacjan. Da war der Gedanke, ein bisschen Gnade und ein bisschen Gesetz. Bo tam czytamy, że ci nauczyciele mówili trochę łaski, trochę zakonu. Paulus erklärt, das ist ein Angriff auf die Person und das Werk des Herrn Jesus. A Paweł jasno pokazuje w tym liście, że coś takiego to jest atak na osobę i dzieło Pana Jezusa. Das geht nicht. Tak nie da się robić. Es ist leeres Geschwätz. To jest wszystko próżna gadanina. Es hat keine Substanz, keine Berechtigung. Tam nie ma żadnej substancji w takiej mowie. Dann erklärt er in Vers 8, dass das Gesetz gut ist. On mówi jednak tutaj w 8 wierszu, że zakon jest dobry. Man muss es nur gesetzmäßig brauchen. Ale trzeba go w dobry sposób umieć wykorzystać. Mit einem Messer kann ich etwas sehr Gutes tun. Z nożem można zrobić coś bardzo pożytecznego. Ale mogę coś zrobić złego i coś strasznego. Paulus erklärt jetzt, warum das Gesetz gegeben worden ist. I teraz Paweł mówi, dlaczego zakon jest dany. Haben wir heute auch noch Last mit dem Gesetz? Haben wir heute auch noch Last mit dem Gesetz? Czy my dzisiaj też, czy ktoś z nas może też jest obciążony, czy mamy obciążenie zakonem, jesteśmy obciążeni im? Das kommt ganz, ganz schnell. Takie coś może zdarzyć się bardzo szybko. In Dillenburg wurde Daniel 5 und 6 betrachtet. Akurat na konferencji w Dillenburgu rozważaliśmy Księgę Daniela 5 i 6 rozdział. Da sehen wir, dass Daniel dreimal am Tag betete. Czytaliśmy, że Daniel modlił się 3 razy w ciągu dnia. Wir können uns auch vornehmen, dreimal am Tag zu beten. Możemy też tak to przyjąć i modlić się 3 razy w ciągu dnia. Aber dann hat ein Bruder eine Ausführung gemacht. Ale potem jeden brat wyjaśniał to. Wenn wir jetzt so werden wie der Pharisäer. Jeśli będziemy tacy jak faryzeusze. Der sagte, ich faste dreimal in der Woche. I będziemy mówić, ja poszczę 3 razy w ciągu tygodnia. Ich bin ja viel besser als der Sünder, der neben mir steht, der Zöllner. Ja jestem lepszy od tego grzesznika, który obok mnie stoi, od tego celnika. Das ist das Pharisäertum. To jest to po prostu faryzejstwo. Das ist das Gesetzlichkeit. Jest to właśnie zakonne, postawa zakonna. Was hatte Paulus vorher erklärt? A co Paweł wyjaśnił przedtem? Was ist das Ziel deines Dienstes, Timotheus? Jaki jest cel twój w służbie, Tymoteuszu? Liebe aus reinem Herzen. Miłość płynąca z czystego serca. Das Bewusstsein, dass Gott uns liebt. Świadomość tego, że Bóg nas kocha. Befähigt uns in Neuheit des Lebens zu wandeln. Uzdalnia nas do tego, aby prowadzić nowe życie. Befähigt uns auch ein Leben zu führen, wie Paulus es geführt hat. I prowadzić takie życie, które na przykład prowadził Paweł. Natürlich wissen wir, dass wir in der Praxis weiter hinter zurückbleiben. My wiemy, że praktycznie jest to często inaczej. Aber die Voraussetzung von Seiten Gottes sind gegeben. Ale te warunki, które nam Bóg daje, właśnie są aktualne i żywe. Wenn wir zur Gesetzlichkeit neigen. I właśnie kiedy będziemy się skłaniać do zakonności, być zakonnymi, dann wollen wir etwas für uns haben. To chcemy wtedy mieć coś dla siebie. Dann suchen wir unsere Ehre. Szukamy swojej chwały. Paulus sagt, nicht die eigene Ehre suchen. A Paweł mówi, nie, tak nie szukajcie własnej chwały. Sondern in der Liebe Gottes tun. Ale spoczywajcie w miłości Bożej. Das ist das Ziel. To jest celem. Nicht du musst. Nie, ty musisz. Du sollst. Ty powinieneś. Nein. Ruhe in der Liebe. Ale spokój w miłości. Jetzt erklärt er das weiter, warum das Gesetz gegeben worden ist. I dalej teraz wyjaśnia, dlaczego zakon w ogóle został dany człowiekowi. Er sagt, es ist nicht für Gerechte gegeben.
On pisze, że zakon nie został podany dla człowieka, który jest sprawiedliwy. Sondern für Gesetzlose. Ale dla tych, którzy są niesprawiedliwi. Gesetzlose sind solche, die sagen, ich brauche keinem gehorsam zu sein. Auch Gott nicht. Niesprawiedliwym człowiekiem jest ktoś, kto mówi, ja nie potrzebuję być posłuszny Bogu w ogóle. Zügellose. Są tacy, którzy są bezbożni. Sie geben sich der Genusssucht hin. Oni keine Grenze. Podążają za swoimi pożądliwościami bez granic. Es sind Gottlose, die getrennt sind von Gott. To są ludzie bezbożni, którzy są odłączeni od Boga. Die sich bewusst von Gott abgewandt haben. Którzy się świadomie oddzielają od Niego. Wie ein Kain zum Beispiel. Tak jak na przykład uczynił to Kain. Sünder, sie tun etwas, was eine Rebellion gegen Gott ist. Grzesznicy są to ludzie, którzy świadomie występują przeciwko Bogu. Es sind Unheilige. To są ludzie nieświęci, die nicht auf Gott ausgerichtet ihren Weg gehen, sondern im Gegensatz. Którzy nie chcą iść drogami prowadzącymi do Boga, tylko wręcz przeciwnie. Sie sind auch ungöttlich. Oni są też i getrennt von Gott. Odłączeni od Boga. Wir haben verschiedene Sünden. Widzimy tutaj różne grzechy, die im Gegensatz stehen zu den ersten Geboten vom Sinai, die Gott gegeben hat. I są one wszystkie sprzeczne z tego z tymi przykazaniami, które Bóg dał na górze Synaj. Gott hat gesagt, du sollst den Herrn deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Pierwszym przykazaniem właśnie jest, stamtąd będziesz miłował Boga z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił. Dann kommt eine neue Sünde hinzu, Vaterschläger. Dalej czytamy takich, którzy są ojcobójcami i matkobójcami. Was sagt das Gesetz? Co mówił zakon? Du sollst Vater und Mutter ehren. Ty masz przecież czcić ojca i matkę. Sind also Sünden gegenüber Mitmenschen. A więc są tutaj grzechy przeciwko ludziom. Und somit auch gegen Gott. I również grzechy przeciwko Bogu. Menschenmörder, du sollst nicht töten. Mężobójców, ma było napisane w zakonie, ty nie masz zabijać. Hura, du sollst nicht ehebrechen. Rozpustnicy albo wszetecznicy, napisane w zakonie jest, ty masz nie cudzołożyć. Knabenschänder, Menschen, die sich an Kindern vergehen. Mężołożnicy albo handlarze ludźmi. Menschenräuber. Sie nehmen andere Menschen für sich. Knabenschänder, Menschenräuber. Handlarze ludźmi, którzy handlują ludźmi. Lügner. Kłamcy. Chcą oni wahrheit reden. Którzy są tacy, którzy też mówią nieprawdę. Meineidige. Krzywoprzysiężcy. Deutlich, dass wir etwas Falsches oder unter Eid aussagen. Ci, którzy mówią coś innego niż jest prawdą. Er fasst die Liste zusammen und sagt, und wenn etwas anderes dir gesund und dir entgegen ist. I teraz podsumowuję tę całą listę tutaj słowami wszystkiego, co sprzeciwia się zdrowej nauce. Also alles negative fasst er zusammen. Ale, a więc te wszystkie negatywne rzeczy jakby zbiera razem. Und auf der anderen Seite steht die gesunde Lehre. A na drugiej stronie jest postawione naprzeciwko temu zdrowa nauka. Die Lehre des Wortes Gottes. Nauka Słowa Bożego. Sie macht gesund. Ona czyni człowieka zdrowym. Und sie hält auch gesund. I ona zachowuje człowieka w zdrowym. Heute ist man sehr gesundheitsbewusst. Dzisiaj człowiek jest bardzo świadomy tego, co jest zdrowe. Wir sollten gesundheitsbewusst sein, wenn wir auch unsere Seele. My powinniśmy pozostać zdrowymi, jeśli chodzi o naszą duszę. Nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes. Zgodne z Ewangelią chwały błogosławionego Boga. Die gesunde Lehre hat einen Inhalt. Ta zdrowa nauka ma pewną treść. Das ist das Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes. To jest Ewangelia chwały błogosławionego Boga. Gott ist der selige Gott, er braucht nichts. Bóg jest Bogiem błogosławionym i on niczego nie potrzebuje. Er ruht in sich selbst, er hat völliges Genügen. On odpoczywa sam w sobie. Nie potrzebuje niczego z zewnątrz. Aber er hat eine
gute Botschaft verkündigt. Das bedeutet Evangelium. Ale on też głosi dobrą nowinę. To oznacza to słowo Ewangelia to oznacza. Er wollte uns in seine Herrlichkeit führen. On chce nas przyprowadzić do swojej chwały. Deshalb ist es das Evangelium der Herrlichkeit. Dlatego napisane jest tutaj Ewangelia chwały. Es kommt aus der Herrlichkeit. Ona pochodzi z chwały. Es ist gegeben von dem, der in der Herrlichkeit ist. I ona jest dana od tego, który jest w chwale. Es führt uns in die Herrlichkeit. I ona nas też zaprowadzi do chwały. Und es befähigt uns, Herrlichkeit Gottes auf dieser Erde darzustellen. I ona też uzdalnia nas, aby przedstawiać ludziom Bożą chwałę. Mit der Wiedergeburt sind wir neue Menschen geworden. Bo przez nowonarodzenie staliśmy się nowymi ludźmi. Die jetzt fähig sind, etwas von der Herrlichkeit des Herrn Jesus zu offenbaren. I jesteśmy zdolni, aby pokazywać coś z Bożej chwały. Paulus war verantwortlich, dieses Evangelium der Herrlichkeit zu verkündigen. I Paweł właśnie wzywa do zwiastowania tej Ewangelii chwały. Paulus hat also erklärt, warum eine Anwendung des Gesetzes für Gläubige nicht zutrifft. A więc Paweł w ten sposób wyjaśnił, dlaczego stosowanie zakonu jest niestosowne, jest niewłaściwe. Es gilt nur für böse Menschen. Ona tylko, zakon dotyczy tylko złych ludzi. Es sagt, du sollst. Bo zakon zawsze mówił, ty musisz, powinieneś. Und das Evangelium sagt, a Ewangelia mówi, du bist hoffnungslos verloren. Ty jesteś zgubionym grzesznikiem. Aber ich, Gott, ale ja, alles gegeben für dich. Ale ja, Bóg, daję dla ciebie wszystko. Ich habe meinen Sohn gegeben in das heilige und gerechte Gericht. Ja dałem swego syna na sąd, święty sąd, sprawiedliwy. Wenn du die Sünden bekennst vor mir, jeśli przede mną wyznasz swoje grzechy, dann bekommst du Frieden mit mir. To otrzymasz pokój ze mną. Dann bringe ich dich in die Herrlichkeit. To wtedy ja cię zabiorę do swojej chwały. Das ist das Evangelium der Gnade Gottes. To jest Ewangelia Bożej łaski. Das Evangelium der Herrlichkeit Gottes. Jest to Ewangelia Bożej chwały. Das bietet Gott umsonst jedem Menschen an. I Bóg to proponuje każdemu człowiekowi za darmo. Ganz gleich, wie viele schlechte Gedanken wir gehabt haben. Bez względu na to, jakie nie miałbyś złe myśli. Wie viel wir aufgehäuft haben. Ile złych czynów uczyniłeś. Gott bietet jedem dieses Evangelium an. Bóg każdemu oferuje taką właśnie Ewangelię. Jetzt kommen wir zu Vers 12. Teraz przechodzimy do wiersza 12. Paulus erhebt seinen Gedanken zu dem Lobe Gottes. Teraz wznosi swoje myśli dla uwielbienia Boga. Hat er nicht gerade die Not vor sich gehabt in Ephesus? Er hatte von der Not gesprochen in Ephesus. Falsche Lehre. On akurat mówił teraz o tej trudnej sytuacji, która była w Efezie, mianowicie o fałszywej nauce. Hat gesagt, die reden leeres Geschwätz. I mówił o tym, że ci nauczyciele takie rzeczy mówią, czyli próżną gadaninę uprawiają. Und trotzdem kann seine Seele sich zum Dank Gottes erheben. A jednak jego dusza może wznieść się dla uwielbienia Boga. Haben sich die Umstände geändert? Czy te okoliczności tam się zmieniły? Keine Weise. W żaden sposób. Aber seine Blickrichtung hat sich geändert. Ale zmienił się kierunek jego patrzenia. Er blickt auf einmal auf das Evangelium der Herrlichkeit Gottes. On patrzy właśnie na Ewangelię chwały Bożej. Vom Gesetz weg zur Herrlichkeit. Odsunął swój wzrok, odwrócił od zakonu do chwały. Und du merkst auf einmal ist eine ganz tiefe Freude in seinem Inneren. I od razu napełniła go głęboka radość. Das Evangelium hat einen Zentralpunkt, es ist die Person des Herrn Jesus Christus. Ewangelia, wiemy, zawsze ma zentralny punkt. Tym zentralnym punktem jest osoba Jezusa Chrystusa. Er spricht jetzt von seinem Leben. I on mówi teraz o życiu. Er dankt dem Herrn Jesus Christus, dass er ihm Paulus Kraft verliehen hat. W swoim życiu, że ta Ewangelia dała mu siłę. Mit anderen Worten. Innymi słowy. Die Probleme sind groß. Problemy są wielkie. Ich will das gar nicht bagatellisieren. Ja nie chcę w ogóle ich bagatelizować. Aber es gibt etwas, was größer ist. Ale jest coś, co jest dużo większe. Das ist der Gott der Wundertüte.
To jest Bóg, który czyni cuda. Jetzt zeige ich euch aus meiner Geschichte. I teraz wam pokażę swoją historię. Wie Gott das bewiesen hat. Tak, i Bóg to w ten sposób udowodnił. Der Jesus Christus hatte ihn treu erachtet und ihn in den Dienst gestellt. On uznał go jako godnego i zlecił mu służbę. Godnego zaufania. Der Jesus hat ihn angesehen und wusste, dieser Mann hat eine aufrichtige Ausrichtung auf mich. Ten Bóg go przejrzał i zauważył, że ten człowiek jest odpowiedni dla mojej służby. Und hat ihm gleich zu Anfang seiner Wiedergeburt einen großen Auftrag gegeben. I zaraz na początku jego nawrócenia dał mu wielkie, zlecił mu wielkie zadanie. Und wenn er daran denkt, dann kann er nur den Herrn Jesus preisen. I kiedy o tym myślisz, przyznasz, że on mógł tylko Boga za to wielbić. In Vers 13 geht sein Gedanke noch weiter. Ta w wierszu 13 jego myśli biegną jeszcze dalej. Er erzählt auch seine Vergangenheit. On teraz wylicza to wszystko, co cechowało go w przeszłości. Er sagt, ich war ein Lästerer. Mówi, ja byłem bluźniercą. Ich habe mich lustig gemacht über Gott. Ja śmiałem się z Boga. Über seinen Christus. Z Chrystusa. Über die Versammlung. Ze zgromadzenia. Ich war ein Verfolger sogar. Byłem prześladowcą. Wir sehen das in Apostelgeschichte 9. My widzimy to wyraźnie w Dziejach Apostolskich, w 9 rozdziale. Der Mann war von einer Energie beseelt, die kein Ende kannte. Ten człowiek miał taką energię, która nie znała żadnych hamulców. Er schreckte nicht vor Gewalttat zurück. On się w ogóle nie wzbraniał przed czynieniem przemocy. Er ruhte nicht, bis er sie gezwungen hatte zu lästern. On nie spoczął, dopóki nie skończył swojego bluźnierstwa. On nie spoczął, dopóki nie wrzucił tych, których prześladował do więzienia. On nawet się nie wzbraniał wtedy i nie cofnął się, kiedy Szczepana kamienowano. Ten takim właśnie był Paweł, on o sobie o to mówi. Und jetzt kommt das wunderbare aber. Ale teraz czytamy o tym cudownym ale. Er war ein Mann des Gesetzes durch und durch. To był mąż przesiąknięty na wskroś zakonem. Er hatte Energie bewiesen. On okazał w pełni energię w wykonywaniu zakonu. Indem er viele Altersgenossen längst überflügelt hatte. On wszystkie wypełnił wszystko, co było miał do wykona, przekazywał zakon. Keiner hat das Gesetz so genau befolgt wie er. Nikt tak dokładnie nie wypełniał go jak on. Er kann selbst sagen, ich habe Gott mit gutem Gewissen gedient. I on mówił nawet, że służyłem Bogu z czystym sumieniem. Im Hinblick auf seine Vorgeschichte. W spojrzeniu na swoją historię. Das ist natürlich nur sein subjektives Urteil im Hinblick auf die Zeit vor der Bekehrung. To oczywiście była jego subiektywna ocena czasu sprzed swojego nawrócenia. Aber vor seiner Bekehrung war sich absolut keine Schuld bewusst. Ale i on właśnie przed swoim nawróceniem w ogóle on nie był świadomy swojej winy. Er kämpfte für seine väterliche Religion. I on walczył za swoją wiarę religijną, wiarę ojców. Aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden. Ale czytamy, że mi okazane zostało miłosierdzie. Er sieht aus mir raus. Gab's überhaupt keinen Anlass. Ja, ze mnie to nie w ogóle nie, nie wystąpiło, czy ja nie byłem godny tego. Sondern die Barmherzigkeit ist von Gott gekommen, auf mich zu. Miłosierdzie stąpiło od Boga i mnie zostało okazane. Braucht ihr jemand Barmherzigkeit? Czy potrzebuje ktoś miłosierdzia w tej sali? Der war ein ausgesprochener Lehrer. In Israel. Ein Pharisäer von Pharisäern. On był nauczycielem, faryzeuszem z faryzeuszów. Er war sehr geehrt. On był bardzo poważany. Doch brauchte er Barmherzigkeit. A jednak potrzebował miłosierdzia. Um von dieser Gesetzlichkeit wegzukommen. Aby zostać odsunięty od tego zakonnego postępowania. Gott sagt, das ganze Leben, was du geführt hast, ist ein Elend. I Bóg mu powiedział w ten sposób, to wszystko, coś ty czynił do tej pory, to była jedna wielka bieda. Paulus war nie zu Selbsterkenntnis gekommen. Paweł doszedł do swojej, do poznania, do świadomości tego. Aber jetzt hat die Barmherzigkeit Gottes ihn dahin gebracht. I Bóg okazał mu
miłosierdzie. Er sagt, er hat es unwissend im Unglauben getan. A on mówi też, że czyniłem to wszystko nieświadomie i w niewierze. Unwissenheit, Schutz vor Strafe nicht. Nieświadomość nie zwalnia nas od kary. Das ist bei Gott so, das ist bei Menschen so. Tak jest przy u Boga i u ludzi. Der gesetzliche Mensch richtet sich immer nur an gewisse Teile der Heiligen Schrift. Człowiek zakonny, on właściwie tylko wypełnia poszczególne części Pisma Świętego. Hätte er das ganze Schrift gelesen, gdyby człowiek czytał całe Pismo, hätte das Leben Abels, das Leben Henochs, das Leben Hiobs, das Leben Abrahams ein Beispiel sein müssen. Możemy zauważyć, czytając o życiu Hioba, czy Abrahama, Enocha, Abla, możemy tam widzieć pewne przykłady. Diese Dinge hat er völlig ausgeblendet. Te wszystkie rzeczy całkowicie wyblakły. Es waren alles Menschen, die vor Gott zusammengebrochen sind. Gesagt haben, oh Gott, sei mir dem Sünder gnädig. I to są wszyscy ludzie, którzy przed Bogiem musieli stać się małymi i mu powiedzieć, Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Und selbst wenn er diese Stellen aus Gottes Wort gelesen haben sollte, jeśli te, takie byśmy czytali miejsca ze Słowa Bożego, hat er das nicht im Glauben getan. To zauważymy, że wielu nie czyniło czegoś z wiary. Er sagt in Vers 14, dass das Maß der Gnade alle Vorstellung überschreitet. To znaczy apostoł czynił to w niewierze, bez wiary. Ale łaska Pana naszego stała się bardzo obfita. Mit Glaube und Liebe. Z wiarą i miłością. Der Herr hat ihn zum Glauben geführt. Pan doprowadził go do wiary. Er hat ihn auch zur Liebe geführt. On doprowadził go do miłości. Die Liebe Gottes war ausgegossen in sein Herz. Miłość Boża została wlana do jego serca. Das war allein die Gnade Gottes. I to tylko była łaska Boża. Gott wollte nicht nur Saulus vor dem zeitigen und ewigen Elend befreien. Bóg nie chciał go tylko wyzwolić od tego tej trudnej sytuacji, którą on przeżywa w tym czasie i którą od wiecznej zguby, Gott wollte ihm die ewige Herrlichkeit schenken. Ale Bóg ponadto chciał mu dać wieczną chwałę. Das ist der ganze Reichtum seiner Gnade. To jest to właśnie wielkie bogactwo jego łaski. Vers 15 sagt er, dass das Wort gewiss ist. W 15 wierszu czytamy, że Słowo Boże jest prawdziwe. Er unterstreicht die Richtigkeit seiner Aussage. On z jednej strony podkreśla właściwość słowa und somit können wir diese Aussage annehmen. I wiarygodność i możemy te wypowiedzi tego słowa przyjąć. Welche Aussage ist es? A jaka to jest? O co tu chodzi w tej wypowiedzi, w tym słowie? Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Mianowicie, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Gott, der Mensch geworden Sohn, ist Mensch geworden, um leiden und sterben zu können. Który Bóg stał się człowiekiem, aby móc umrzeć. Dann sagt er, von denen ich der Erste bin. I teraz podkreśla, ja jestem pierwszym z grzeszników. Hat er nicht vorher im Hinblick auf das Gesetz von Sündern gesprochen? Czy on nie mówił wcześniej o właśnie zakonie? Jetzt sagt er, ich bin sogar der Größte der Sünder. I uważał się, że wypełnia go, a teraz mówi, że byłem pierwszym z grzeszników. 1 Korinther 15, Vers 9. 1 Korinther 15, 9 wiersz. Da vergleicht Paulus sich mit den Aposteln. Apostoł Paweł porównuje się tutaj z innymi apostołami. Er sagt, ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht wert bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Versammlung Gottes verfolgt habe. Mówi, ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. In Epheser 3, a w Efezjan 3 haben wir schon eine Steigerung. Mamy tutaj swego rodzaju stopniowanie w górę. Epheser 3, Vers 8. Trzeci rozdział, ósmy wiersz. Nie najmniejszemu ze wszystkich świętych została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe.
Da vergleicht sich mit allen Heiligen, mit allen Glaubenden. Tu się on porównuje ze wszystkimi świętymi, ze wszystkimi wierzącymi. Bei den Aposteln war der Letzte, sagt er. Mówi o, kiedy porównywał się z apostołami, że był tym najmniejszym. Jetzt war ein Gläubiger, war wieder der Letzte. A tutaj porównując się z wierzącymi, mówi znowu, że jest tym najmniejszym. Und jetzt in 1. Timotheus 1. A teraz pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, który czytam. Sagt er, ich bin der Letzte, der Größte, der Sünder. A on mówi, jestem największym grzesznikiem. Genauso ist die zeitliche Reihenfolge. I właśnie tak to wygląda, ten, jeśli chodzi o kolejność czasową. Wir lernen, diesem Mann ist die Gnade Gottes immer größer geworden. Widzimy, że ten, temu mężowi łaska Boża stawała się coraz to większa. Das ist eine gesunde Entwicklung. I to jest właśnie zdrowy rozwój. Das ist eine Entwicklung in der gesunden Lehre. To jest, taki jest rozwój, kiedy mamy do czynienia ze zdrową nauką. Vers 16. Wiersz 16. Er spricht davon, dass ihm Barmherzigkeit zuteil geworden ist. On pisze, że on mógł dostąpić miłosierdzia. Um ein Beispiel der Langmut zu geben. Aby na nim mogła okazać się wszelka cierpliwość. Er sagt, Gott hat so lange sich um mich bemüht. I mówi jakby w ten sposób, że Bóg tak długo się ze mną zajmował. Und Timotheus. A ty, Tymoteuszu? Wenn das in Ephesus nicht so schnell klappt. Jeśli w Efezie tak szybko się tobie dobrze nie powiedzie. Wenn das in deinen Umständen, in die der Herr dich gestellt hat, nicht so schnell klappt. Jeśli w tych okolicznościach, w których tam się znajdziesz, nie wszystko od razu zostanie uporządkowane. Denk an den Herrn, was er im Hinblick auf mich getan hat. Pamiętaj o Panu, który ze mną miał tyle cierpliwości. Ich bin ein Beispiel für die ganze Langmut Gottes. Ja jestem przykładem tej cierpliwości, którą Bóg mi okazywał. Sie ist zum Ziel gekommen. A on przyszedł ze mną do celu. Ale to war nicht meine Aktivität. Ale to nie była moja aktywność. Sondern es war allein die Gnade Gottes. To była tylko i wyłącznie Boża łaska. Diese Langmut, die mich nicht aufgegeben hat. Ta łaska, która mi została okazana. Das soll eine Ermutigung sein auch für alle Sünder. I to też powinno być pokrzepieniem czy zachętą dla wszystkich grzeszników, którzy mają uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. Du betest schon lange nicht für einen lieben nahestehenden Verwandten. Może też i modlisz się długo o krewnego czy o bliskiego, znajomego. Der hat noch immer nicht das Evangelium angenommen. A on do tej pory nie chce przyjąć Ewangelii. Nie bądź nie słabiej w tym. Bete weiter. Módl się dalej. Paulus ermutigt uns hier. Paweł nas tutaj zachęca. Jetzt wird Gedanke noch schöner. A teraz czytamy jeszcze piękniejszą myśl. Vers 17. 17 wiersz. Bricht er in ein Lobpreis aus. Znowu wznosi uwielbienie. Ist das möglich? Jest to możliwe? Da waren noch so schwierige Verhältnisse. Znowu musimy pamiętać o tych trudnych okolicznościach. Paulus versteigst du dich nicht gedanklich. Paweł tak jakby nie rozumiał tego, co się dzieje, tak by się wydawało. Nein, er ist in völliger Ruhe. Nie, on jest całkowicie uspokojony. Er sieht nach wie vor die Umstände in Ephesus ganz klar. On widzi, tak jak na początku, tak i teraz, te trudności, które były w Efezie. Er bringt die herrliche Größe des Herrn hinein. Ale on wznosi tą chwałę, podnosi chwałę Bożą. Blendet seine eigene Geschichte als Beispiel für die Langmut Gottes ein. I w tej obliczu tej chwały jego własna osoba to wszystko blednie. Dann kann er nicht anders, als in diesen Lobpreis einzumünden. Nie może być inaczej, kiedy on zaczyna wznosić chwałę do Boga. Er rühmt Gott. On chwali, czci Boga. Er nennt ihn hier den König der Zeitalter aber. On nazywa go tutaj królem wieków. Ganz gleich wie die Zeit ist. Obojętnie jaki by nie był czas. Er bleibt der Regierende. On jest tym, który pozostaje rządzącym. Der sich nicht verändert. Który się nigdy nie zmienia. Er ist zwar unsichtbar. On jest co prawda niewidzialny. Aber doch ist er Realität. Ale jest on kimś rzeczywistym. Er ist der alleinige Gott. On jest jedynym Bogiem.
Neben ihm gibt es nichts. Nie ma innego Boga oprócz Niego. Wenn er so das Wirken Gottes vor sich hat, jeśli ktoś ma właśnie to działanie Boże przed sobą, widzi je, führt das zu der Erkenntnis Gottes. To wtedy prowadzi nas to do poznania Boga. Und die Erkenntnis Gottes führt zu Lob, Preis und Anbetung. A poznanie Boga prowadzi do czci i chwały kierowanej do Niego. Er ehrt ihn. On go chwali. Indem er etwas Gutes von ihm sagt. W ten sposób, że mówi coś o nim pięknego. Er wünscht, dass alle Ehre ihm zuteil wird. On życzy sobie, aby mu chwała, wszelka chwała była zaniesiona. Er wünscht, dass er verherrlicht wird. On życzy sobie, aby Bóg był uczczony na wszelki sposób. Dass allen gewissermaßen deutlich wird, wie wunderbar Gott ist. Aby wszystkim stało się jawne, jak cudownym jest Bóg. Und dieses Lob, was er hier angefangen hat. I on tę cześć rozpoczyna. Soll nicht nur zeitlich sein. I ona nie powinna być tylko w jakimś konkretnym czasie, ale ona powinna trwać aż na wieki. Jakaż myśl? Schwierigkeiten? Trudności z jednej strony? Stehen Berge vor uns? Góry leżące przed nami? Der Mann? Mąż? Du, Herr, wirst es versehen. A on mówi, Panie, Ty to wszystko uczynisz dobrze. Das ist Glaube. To jest wiara. A was hat Paulus gemacht? A Paweł co czyni? Er geht weiter. Jeszcze idzie dalej. Er frohlockte. On weseli się. Er bringt Anbetung da. On przynosi uwielbienie. Obwohl die Umstände sich nicht geändert haben. Chociaż okoliczności wcale nie są powodem ku temu. Wenn jetzt Timotheus da war. Teraz Tymoteusz tam był. In Ephesus die Schwierigkeiten hatte. W Efezie, w którym znajdują się te trudności. Hat zunächst mit Paulus da gearbeitet. Najpierw tam z Pawłem pracował. Die Schwierigkeiten waren da. Trudności od początku tam występowały. Paulus ist weitergezogen. Paweł odchodzi. Tymoteusz musi da bleiben. Tymoteusz zostaje. Jetzt kriegt er so einen Brief. Teraz otrzymuje taki list. Jetzt sieht er auf einmal die Schwierigkeiten, wird thematisiert. Widzi te wszystkie trudności. Und doch führt es zur Anbetung. I jednak wznosi chwałę. Welchen Trost, welche Zuversicht muss Timotheus empfunden haben? Jakąż pociechę i zachętę musiał znaleźć w tym liście Tymoteusz. Paulus erinnert nochmal in Vers 18 an das Gebot, was er Timotheus gegeben hat. Jeszcze raz teraz Paweł przypomina Tymoteuszowi o tym, co ma do wykonania. Er nennt hier ihn mein Kind. Nazywa go tutaj moim dzieckiem. On go nazywa moim dzieckiem, synem. Das macht deutlich, wie eine herzliche Verbundenheit und eine Fürsorge empfand. Tutaj w tym słowie synu albo dziecko, chyba w niemieckim jest napisane, możemy zauważyć w tym wyrażeniu jaką troskę, jaka relacja była między nimi. Er will ihn auch weiterhin ermutigen im Hinblick auf eine Weissagung, die über ihn gesprochen worden war. On też go tutaj chce zachęcić, pomimo tych dawnych myśli, które o nim już były kiedyś wypowiedziane, o Tymoteuszu. 2 Tymoteusz 1. 2 Tymoteusza, 1 rozdział. Wiersz 6. Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie moich rąk. Das, was wir jetzt betrachten, ist eine Besonderheit. To, co teraz rozważamy, jest swego rodzaju rzeczą szczególną. Es ist eine Einmaligkeit. Sowas gibt es nicht normal. Jest to rzecz jednorazowa, która nigdy później już nie miała miejsca. Paulus hatte auf Timotheus ein Ende gelegt. Paweł włożył na Tymoteusza swoje ręce. Und dadurch hat er eine Gnadengabe von Gott bekommen. I w ten sposób on otrzymał dar Bożej łaski. 1 Timoteusz 4. I 1 Tymoteusza 4 rozdział. Vers 14. Wiersz 14. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który ci został udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia z włożeniem rąk starszych. Da wird es in Verbindung gebracht mit der Ältestenschaft.
jest to tutaj ten wiersz porównany z służbą starszych, przepraszam, powiązany ze służbą starszych. Die Ältesten hatten gesehen, da gibt es eine Weissagung über Timotheus. Starsi zauważyli, że jest pewna myśl, która dotyczy Tymoteusza. Sie hatten gesehen, dass Paulus ihm die Hand aufgelegt hatte. Oni zauważyli, że Paweł polecił mu pewne zadanie. Sie hatten gemerkt, dass er Gnadengabe bekommen hatte von Gott. Oni zauważyli, że Tymoteusz otrzymał pewien dar od Boga. Und sie machen sich eins mit diesem Dienst, den Timotheus bekommen hat. I oni jakby przypieczętowali, czy zjednali się z tą służbą Tymoteusza, wkładając na niego ręce. Und indem Paulus ihn nochmal an diese Weisung erinnert, wieder ihn ermutigen. I kiedy Paweł przypomina mu tej przepowiedni, która była o nim powiedziana, den guten Kampf zu kämpfen. To mówi mu, aby staczał zgodnie dobry bój. Was ist das? Co to jest? In den Krieg zu ziehen. To jest, że trzeba iść na wojnę. Wie ein guter Soldat Entbehrung auf sich zu nehmen. Aby tak jak dobry żołnierz wziąć na siebie te obowiązki. Sich in der Sache des Herrn einzusetzen. Postawić się w sprawie Pana. Keine Leiden, keine Entbehrung zu scheuen. Nie wzbraniać się cierpień ani hańby. Es ist nur ein Kampf, der gute Kampf genannt werden kann. Jest tylko jedna walka, która nazwana jest dobrą walką. Unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut. A ta walka nie jest z ciałem i z krwią. Wir kämpfen nicht Mann gegen Mann. My nie walczymy tak jak człowiek z człowiekiem. Unsere Waffen sind nicht fleischlich, sondern geistlich. Nasza walka nie jest cielesna, ale duchowa. Indem wir das Wort Gottes vorstellen, kiedy przedstawiamy, przedkładamy Słowo Boże, und das Endziel des Glaubens lieber aus seinem Herzen zeigen. I wtedy nochmal, Ende. Und das Endziel des Glaubens lieber aus seinem Herzen. A ta, tym koniec jest wiara i dobre sumienie. Tym celem. Und in dem Paulus Timotheus sagt. I kiedy Paweł Tymoteuszowi to mówi, to powinniśmy również dać sobie powiedzieć to i wziąć do własnych serc. Bo my wszyscy jesteśmy w tej walce właśnie. I to dobre sumienie i wiara powinna być naszym udziałem. Wie soll das geschehen? Indem man das Glaubensgut bewahrt. Kiedy się to stanie? Kiedy zachowujemy wiarę? Wie bewahren wir das? Kiedy to się dzieje? Wir müssen es kennen und praktizieren. Kiedy znamy to wszystko i wprowadzamy w czyn. Es muss uns wertvoll geworden sein. To pierwsze musi stać się dla nas rzeczą ważną. Wir müssen auch ein gutes Gewissen haben. Musimy też mieć dobre sumienie. Davon hatte er ja in Verbindung mit dem Gebot gesprochen. To żeśmy też mówili wcześniej o tym, nawiązując do przykazań. Und diese Menschen, die Gesetzlichkeit einführen wollten, a ci ludzie, którzy chcieli jeszcze trzymać się zakonu albo wprowadzać go dalej, sie hatten das gute Gewissen von sich gestoßen. Oni po prostu to dobre sumienie odrzucili. Sie wussten es besser. Oni stwierdzili, że wiedzą lepiej. Paulus hatte ihnen die gesunde Lehre vorgestellt. Paweł przedstawił im zdrową naukę. Paulus erinnert nochmal an ihren Zustand. Jeszcze raz Paweł przypomina ich stan. Sie haben sich ganz bewusst von diesen Dingen distanziert. Oni zdystansowali się całkiem świadomie od tego wszystkiego. Und ihr Glaubensgut gewissermaßen aufgegeben. Oni odrzucili to dobro wiary. Sie haben Schiff. Oni przeżyli rozbicie, tak jakby rozbicie statku. Wenn ein Schiff zusammenbricht und untergeht, jeśli statek się rozbija i tonie, dann siehst du nichts mehr davon. To później już nic nie widać z tego na powierzchni morza. Ein Glaubensschiff kann zusammenbrechen und untergehen. Również taki statek wiary może się rozbić i utonąć. Dann ist es als Zeugnis für den Herrn und auch für die Welt nicht mehr sichtbar. Wtedy świadectwo dla Pana i świadectwo dla otoczenia jest już w ogóle niewidoczne. Das hat nichts damit zu tun, dass wir
errettet sind für Zeit und Ewigkeit. To nie ma nic wspólnego z tym, że jesteśmy zbawieni na wieczność i w tym czasie, dla tego czasu. Wenn einer einmal seine Sünden vor Gott bekannt hat, jeśli ktoś raz swoje grzechy wyznał Bogu und im Glauben seine Zuflucht auf die Verheißung Gottes gesetzt hat, i schronił się w Bogu, dann ist und bleibt er in alle Ewigkeit in Eigentum Gottes. To na zawsze pozostanie własnością Boga. Aber bei diesen Menschen sah man nichts mehr von ihrem Glauben. Ale u tych ludzi nie można było nic zauważyć z tego, że oni są dziećmi Bożymi. Sie waren auch eine Gefahr für die Glaubenden. Oni nawet stali się niebezpieczni dla wierzących. Da werden noch Männer genannt, Hymenäus und Alexander. I są tutaj nazwani, wymienieni mężowie, jeden Hymenäus i drugi Aleksander. Paulus sagt, ich habe sie Satan überliefert. Paweł nawet mówi o nich, oddałem szatanowi ich. Das war eine Besonderheit. To była też szczególnego rodzaju rzecz. Coś takiego mógł uczynić tylko apostoł. Bóg na samym początku dał mu, udzielił mu takiego autorytetu. Jeśli ktoś dzisiaj zgrzeszy z takim strasznym grzechem, to wtedy się go odłącza ze zgromadzenia. Das ist eine Aufgabe der Versammlung. Jest to zadanie zgromadzenia. Mit der in ihrer Mitte weilenden Herrn. Aby zajmować się takimi przypadkami przed Panem. Das Ziel einer Zuchtmaßnahme ist immer Zurechtbringung. Ale pamiętajmy, że celem wszelkiej karności jest przywrócenie do na właściwe miejsce z powrotem. Das finden wir auch in diesem Vers. I również tutaj widzimy to w tym wierszu. Denn sie sollten durch Zucht unterwiesen werden, nicht zu lästern. A więc, że oni mieli się nauczyć, że nie wolno bluźnić. Wir sehen also in diesem Kapitel 1, widzimy więc w tym pierwszym rozdziale, wie Paulus Timotheus ermuntert, eine schwierige Aufgabe auszuführen. Jak Paweł zachęca Tymoteusza, aby podjął się trudnych zadań. Es ist das Endziel, lieber aus reinem Herzen, guten Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Bo celem tego wszystkiego jest miłość płynąca z czystego serca. Er beschreibt die Gefahren deutlich. On bardzo wyraźnie przedstawił wszystkie niebezpieczeństwa, które czekały Tymoteusza. Aber er hebt seine Gedanken zu der Größe und Fülle Gottes. Ale on wznosi swoje myśli do Boga. Und will somit Timotheus motivieren. I teraz, tak jak on motywował Tymoteusza, aber auch uns motivieren, też i nas motywuje, dass wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Abyśmy walczyli ten dobry bój wiary. Wir sehen den Berg. Widzimy może góry. Wir sehen vielleicht auch keinen Ausweg. Widzimy, może, nie widzimy w ogóle drogi wyjścia. Aber wie haben wir gesungen? Ale tak jak żeśmy śpiewali? Am Ende unseres Liedes, na końcu naszej pieśni, wir lesen noch mal die letzte Strophe. Przeczytajmy ostatnią zwrotkę. Gdy coś się nie układa, choć ścieżki proste są, Ty wiernie nas prowadzisz, otaczasz łaską swą. Więc już się nie trapimy, choć droga pośród skał, w radości zawołamy, Ty nas prowadzisz sam. Kiedy będziemy już w chwale, to wtedy powiemy, Panie, Ty nas prowadziłeś. Wie erfolgreich war Timotheus in Ephesus? Wie erfolgreich war Timotheus in Ephesus? Jakie te sukcesy odniósł Tymoteusz w Efezie? Wir können wenig dazu sagen. Nie możemy nic powiedzieć na ten temat. Aber wir kennen das Endschreiben in Ephesus. Ale my możemy spojrzeć do tego listu, do orędzia, które zapisane jest w objawieniu do Efezu. Da waren Aktivitäten da. To widzimy, że ta aktywność tam pozostała. Was musste er sagen? Ale Pan musiał powiedzieć tym wierzącym,
Ich habe wider dich, dass du deine erste, deine beste Liebe verlassen hast. Ale muszę ci coś powiedzieć, że ty opuściłeś pierwszą miłość. Wir wollen weiterarbeiten. My chcemy dalej pracować. Liebe aus reinem Herzen zu praktizieren. Praktykować, urzeczywistniać miłość czystego serca. Wie können wir das? Jak to możemy czynić? Indem wir die Liebe Gottes anschauen. Kiedy patrzymy na miłość Bożą. Uns darin verlieren. I samych siebie zatracimy. Dann fließt gewissermaßen dieser Ozean Gottes durch uns hindurch. To wtedy to wszystko, co jest z Boga, w nas się odbija i rozchodzi na zewnątrz. Zum Segen der Glaubenden. Dla błogosławieństwa wierzących. Und zum Segen ungläubiger Menschen. I dla błogosławieństwa niewierzącym. Oh,
Thank you.
Oh.
Miłości śpiewam serca Ci.
Thank you.
pierwszą i drugą zwrotkę, to jest do, na śmierć wydane. Tam się kończy, nie tak? Jezu, czyja wielka wina na krzyż Bożego Ciebie wiodła Syna, z jakiej przyczyny
Pokojem obdarzył.
Jesteś lud i świata wybrał za dzieci swoich przybrał, choć w grzech ożyli wrzód. Wyrwałeś ich z ciemności ku cudnej swej światłości, dla czczenia syna tego cnót. Cześć oddajemy Tobie, że nas Ty wzniesiesz sobie do wspaniałości Twej. Jezusa tam ujrzymy i miłość Twą pojmiemy w radości wiecznej sławiąc Cię. Zanieśmy Bogu dziękczynienie, bo wciąż łaskawym jest dla nas. Radujmy się, gdyż dobroć Jego odwiecznie trwa po wieczny czas. Ustami Go i sercem sławmy, On bowiem jeden godzien chwał. Nie brzmi hymn chwały każdej chwili, którą w dobroci swej nam dał. Tyś wielki Boże naszą mocą, w noc ciemną światłem jesteś sam, a przez cudowne dzieło swoje zbawienie wieczne dałeś nam. My bez nadziei i bez Ciebie uwikłaliśmy w grzechy się. Lecz moc i chytrość wroga zniosłeś i nas wybrałeś sam dla siebie. Bez przerwy serce oraz język powinny Twój majestat czcić i sławę Twą wysoko wznosić ponad niebiosa wszelkie wzbić.
Jesteś dla nas wszystko wykupienie, moc, mądrość, światło, siła wraz. Tyś jest powodem wszystkich czynów, co łaska Twoja sprawia w nas. Co mamy, czym staliśmy się, znajduje w Tobie źródło swe. Nieporównana miłość Twoja tu uzupełnia wszelki brak. Strumieniem w trosce i niedoli od Ciebie spływa szczodrze. Tak, gdy nam odmawiasz czegoś Ty, to w tym ukryty cel Twój tkwi. I choćby wszystko się zmieniło, świat nie da nam spoczynku, nie. Tyś tylko pełnią błogosławieństw. Czyż można z czymś porównać Cię? Bogactwem naszym stałeś się, na wieki posiadamy Cię. Wysławiam Cię na ziemię tu stąpi. Zwolniłeś, więc widzę życie, widzę Jezu Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię. W ofierze się złożyłem.
któż może chwalić godnie? Wielki Boże, tutaj Cię o dobroci Twej odwiecznej świadczą dzieło wszystkie Twe. Chwały godzien jesteś Ty, Bogu temu, kto Cię czci. Bogu temu, kto Cię czci. Ach, któż zgłębi Twoją miłość i niezmiernej łaski czyn? Uwolniłeś nas od winy, za nas martwą i miły Syn. Chwały godzien jesteś Ty, Bogu temu, kto Cię czci. Bogu temu, kto Cię czci. Twoją wierność i cierpliwość, któż tu pojmie, Boże nasz? Choć zapomni matka dziecię, Ty wciąż swych w pamięci masz. Chwały godzien jesteś Ty, Bogu temu, kto Cię czci. Bogu temu, kto Cię czci. Kto Twą wielkość zbadać może i dogłębnie poznać Cię? Kto wie, jakim jesteś Boże i kto wniknie w myśli Twe? Tak godzieneś chwały Ty, Bogu temu, kto Cię czci. Bogu temu, kto Cię czci. W świątyni Twojej, Panie nasz, Twą miłość wysławiamy. Czyś chwałę oddajemy Ci, w Twym duchu uwielbiamy. Przybyłaś tu uniżyć się, wypełnić aż do końca. Uzbawco święte życie swe, bez ofierze sam złożyłeś. Cierpliwie niosłeś grzechy wsze i boleś sam znosiłeś. Usłyszał Bóg żarliwe to wołanie. Twa wola niech się stanie. Baranku drogie życie swe, bez mazy doskonałe. Jak wdzięczną woń na krzyżu tam dla Ojca sam oddałeś. Niech pieśń Ci brzmi ku wiecznej czci.
Był bity, męczony,
z Bogiem pojednałeś, zbawienie wywalczyłeś i łaską uwieńczyłeś, więc wszyscy się cieszymy z pieśniami radosnymi. Przed Tobą sławiony Jezu, chwalimy Cię, Panie, sławimy Cię chętnie. Godzien jest wciąż uwielbienia. Sławimy Twą miłość, co Ciebie skłoniła, byś, Panie, za nasze zmarł grzechy. Sławimy moc Twoją, spełniłeś swe dzieło i siedzisz po prawicy Ojca. Sławimy Twą wierność, co ciągle nowa, aż nas swą wspaniałość wprowadzisz. Sława, chwała, uwielbienie, moc, mądrość, nasz pojedna, co Jezu brzmią. Twoi tak umiłowani zanoszą dziękczynienie w dani. Baranku, za ofiarę Twą poszedłeś
gdy duszy Twą jej grozi zło. Wzywaj mnie w każdej Twej potrzebie, jam Pan Bóg Twój, wspomogę Cię. O, wzywaj mnie w każdej Twej potrzebie, jam Pan Bóg Twój, wspomogę Cię. Dzień hańby zniewag, krzywdy, bólu, męki, dzień pełny strachu, dzień niedoli łez. Ty, Panie Jezu, wtedy z Bożej ręki cierpiałeś w ciele i w swej duszy też. Ciebie czeka Kościół Twój i chce już być w niebie. Zniknie jarzmo wszelki snój, tam uwielbi Ciebie. Obcy i samotny jest przez świat odrzucony. Tak, o Jezu, ale Twój z Tobą połączony. Jesteśmy znowu wokół Cię, Twą obecnością cieszyć się, Twym słowem się radować. O Panie, jak to drogie nam, że pośród